Widziałem na necie taką alternatywę do tego Clipsa ACS, który jest w kowrotkach firmy MAP. Taką samoróbkę, jak to można zrobić, żeby było coś podobnego. Więc tak o, ja mam tak o kombinerki, takie, którymi można od razu ucinać. Taśmę izolacyjną, kawałek drutu, on musi być grubości między 0,6 a 0,9 nierdzewny, no i szpulę, na której zamontujemy tego klipsa. Także oglądajcie. Teraz kawałek drutu trzeba za pomocą tych kombinerek odpowiednio wygiąć i przyciąć. Taki kształt. Tu powinny być mniej więcej kąty proste. Ale ja zrobiłem lekko rozwarty. Zaraz wam pokażę czemu. On musi przylegać. Tu, o. Czekajcie. Tak, o, w ten sposób do kołowrotka, ściśle. O, ściśle przy tym. Trochę może być leciutko tak odgięty minimalnie, bo tutaj będziemy wciskać żyłkę i ona będzie blokować się przy zarzucie, a odblokowywać przy, no, po prostu wyciąganiu przez rybę żyłki. Nie wiem, jutro może mi się uda to testować i wam pokażę, czy to działa, czy nie działa i w ogóle. A właściwie to nawet można zaraz zrobić próbę, jeżeli chodzi o zwalnianie po prostu żyłki czy plecionki podczas ucieczki ryby, więc poczekajcie. Aha, i dobra, i potem jeszcze ten spód, to trzeba zakleić taśmą. Zaraz nagram po zrobieniu, to zaraz pokumacie, o co chodzi. Tak zamocować to po prostu do szpuli. Czy to dobrze będzie? Zaraz zrobimy próbę, ale mniej więcej to tak trzeba w ten sposób przymocować do szpuli. I ważne jest, żeby tutaj od strony korbki po prostu założyć tego klipsa, a nie od przodu, bo nie będzie się klipować po prostu. Więc no i też przy okazji przecież nie dałoby się wtedy zarzucić. I zobaczcie, i tutaj między klipa tego a szpulę będziemy wciskać po prostu żyłkę lub plecionkę. I tego. Teraz zrobimy, ja to zamocuję, nawinę żyłkę i plecionkę i zobaczymy, jak to będzie działać. Jest, tak wygląda ten klip. Od góry to wygląda mniej więcej tak. Nie wiem, czy przez to, że jest taki stożkowaty mi wyszedł, nie wiem, czy to widać. Że taki stożkowaty mi wyszedł, to nie wiem, czy nie będzie problemów jednak przy zarzuceniu, że to się będzie jednak zsuwać, spadać. Ale no, już jest jaki jest, bo to muszę zaryzykować. Ale za to cały system, który ma zadziałać, to działa. Zobaczcie, ryba ucieka, przypuśćmy karpik, nie? Robi homerana i patrzcie teraz na to. Swobodnie wychodzi. Już się zszedł ten klip, nawet widzicie. Nawet nie było czuć, że zszedł, wiecie, także akurat to działa. Zobaczymy, jak to będzie przy zarzucie. Także ciekawostka, nowinka. No i bardzo tania rzecz, która usprawni, ułatwi polowanie naprawdę grubych okazów. Także trzymajcie się. W sobotę będzie test na treningu. Zobaczymy, czy to w ogóle zda egzamin. Na pewno dam wam znać, na pewno powiem coś odnośnie tego właśnie systemiku roboczego, który można zrobić samemu. A taki kołowrotek mapa, wiadomo, że nie jest najtańszy. Ja dałem 250 zł, a wiecie doskonale, że ja preferuję budżetowe sprzęty. No i tak naprawdę, tak przy okazji jeszcze powiem wam o tym kręciołku. To jest kręciołek z Pro, model Passion RD630, mam go 2 lata, pojemność szpuli 120 metrów, na przykład 33, no takie średnie porównanie, no ale 230 metrów 24, no. Już coś wam mówi. No i no, osobiście jest super, jest, niestety sprzedawany jest tylko z jedną szpulą, drugą trzeba dokupić, ale ogólnie bardzo wam polecam ten kołowroteczek. Jest o wiele lepszy niż na przykład katana, czy nawet ten karptek, moim zdaniem. Dlatego kombinuję, żeby założyć coś takiego, taki system. Także z pozdrowieniami, Feder Fanatics, trzymajcie się wszyscy.